Wojewódzkiego Zeznania złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Marcin P. powiedział m.in., że nigdy nie zgodzi się z zarzutem oszustwa klientów Amber Gold. Wyjaśnił również, iż informacje na temat działań ABW otrzymywał od co najmniej 5 osób, w tym także od funkcjonariuszy tej służby. Marcin P. nie zdradził, od kogo dokładnie otrzymał informacje na temat działań ABW w sprawie Amber Gold. Pod koniec lipca 2012 roku służby założyły podsłuchy, m.in. na jego telefon. O szczegóły pytał wiceprzewodniczący komisji i poseł PiS Marek Suski. Z ilu źródeł pan taką wiedzę pozyskiwał? Co najmniej 5. To bardzo ciekawe. Szczelność służb specjalnych podobna do durszlaka. Były szef Amber Gold potwierdził, że linie lotnicze OLT Express należące do spółki planowały przewóz tak zwanych VIP-ów, na przykład na zlecenie Kancelarii Sejmu, ale nie pamiętał, kto kontaktował się z nim w tej sprawie. Jedyną sytuacją, którą pamiętam, to była weryfikacja przez BOR samolotu wtedy, kiedy miał lecieć marszałek Borusewicz. Wcześniej Marcin P. powiedział też, że to on zajmował się księgowością w Amber Gold, jednak ponownie nie odpowiedział na pytania związane z początkowym etapem jego działalności oraz nie zdradził, kto pomógł mu stworzyć piramidę finansową. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold rozpocznie się dziś, kwadrans po 10:00. Zeznania mają złożyć byli dziennikarze tygodnika Wprost, Sylwester Latkowski i Michał Majewski, którzy śledzili sprawę gdańskiej spółki. Są zarzuty w sprawie styczniowego wypadku, w którym pod Toruniem uczestniczyła kolumna aut rządowych z Antonimem Macierewiczem. Do poznańskiej prokuratury, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, został wezwany Grzegorz G. z oddziału specjalnego żandarmerii wojskowej w Warszawie. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. Ranna została w nim jedna osoba. Śledczy postawili zarzut kierowcy w oparciu o opinię biegłego sądowego do spraw badań i rekonstrukcji wypadków drogowych. Grzegorz G. nie przyznał się do winy i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Po wyjściu z przesłuchania nie chciał też rozmawiać z dziennikarzami. W styczniowym wypadku uczestniczyły 2 pojazdy żandarmerii wojskowej. W jednym jechał minister Macierewicz, w drugim 3 żandarmów. Tym autem kierował właśnie podejrzany Grzegorz G. Miał jechać zbyt szybko, nie wyhamować przed światłami i uderzyć w auto przewożące ministra obrony narodowej. Powstał efekt domina. BMW z ministrem Macierewiczem, uderzone przez auto żandarmów, po chwili wjechało w 2 inne pojazdy, a te w kilka kolejnych. Akt oskarżenia w tej sprawie ma trafić do Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie. Magda Konieczna, Radio Poznań. Do 130 milionów rocznie mogą oszczędzić firmy na zmianach autorstwa Ministerstwa Rozwoju, które przyjął rząd. Chodzi o skrócenie czasu przechowywania dokumentów dla niektórych pracowników z 50 do 10 lat. Dokumenty będzie można przechowywać elektronicznie. Pracownicze dokumenty będzie można przechowywać nie 50, ale 10 lat. Dodatkowo będzie można je gromadzić nie tylko w formie papierowej, ale także elektronicznej. Z tego rozwiązania cieszy się przedstawiciel pracodawców RP Arkadiusz Pączka. To są wymierne finansowe korzyści dla firm. Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, rocznie gospodarka może zyskać do 130 milionów złotych, wyjaśnia wiceszef resortu Mariusz Haładyj. W przypadku firmy, która zatrudnia około 500 osób, to będzie około 200 tysięcy złotych rocznie. Poza skróceniem czasu przechowywania akt pracowniczych i możliwością magazynowania ich w formie elektronicznej, regulacja wprowadzi też domyślną, bezgotówkową formę wypłaty pensji. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Z elektronicznej formy gromadzenia danych pracowniczych będą mogły skorzystać osoby zatrudnione po 1 stycznia 2019 roku, ale także osoby zatrudnione po 1 stycznia 1999 roku, jeżeli ich pracodawca zdecyduje się na przejście na elektroniczną formę dokumentów. Dokumentacja zatrudnionych przed 1999 rokiem wciąż będzie przechowywana 50 lat. Wszyscy 4 muzycy polskiego zespołu death metalowego Decapitated zaprzeczyli przed amerykańskim sądem postawionym im zarzutom uprowadzenia i zgwałcenia kobiety. Do zdarzenia miało dojść po koncercie w ich autobusie 31 sierpnia. Sędzia wyznaczyła początek procesu w tej sprawie na 18 grudnia, zaznaczając jednocześnie, że zapewne się on opóźni. Polscy muzycy zostali aresztowani we wrześniu w Los Angeles, a w następnym miesiącu przekazano ich wymiarowi sprawiedliwości stanu Waszyngton. Wracamy do kraju. Czas na prognozę pogody. W dzień będzie zachmurzenie duże. Początkowo na południu większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu. Na Pomorzu i Kujawach okresami o natężeniu umiarkowanym. Na Suwalszczyźnie przejściowo możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie przez około 12 w centrum do 16 lokalnie na zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zwłaszcza na wybrzeżu i w górach. Polskie Radio.
Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po 3. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Jakub Kukla, witam. Rozpoczynamy wieczorne wydanie magazynu Północ, południe. Komisja sejmowa do sprawy Amber Gold po raz kolejny przesłuchała twórcę piramidy finansowej Marcina P. Za sprzedaż za 1 euro tak. Nie było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Zapis o wyłączeniu do orzekania o włączeniu do orzekania sędziów Muszyńskiego, Ciocha i Morawskiego, wybranych w grudniu 2015 roku, zgodny z konstytucją, między innymi w tej sprawie orzekał dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Premier Szydło zapowiada zmiany w rządzie. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po 2 latach i wtedy ewentualnie nastąpią zmiany. Na rynku pracy optymizm, bezrobocie coraz niższe. To pokazuje, że gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie. Zapraszam do 22. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zaczynamy od najważniejszych wydarzeń dnia w kraju. Marcin P. po raz drugi stanął dziś przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Odpowiadał na pytania posłów dotyczące polityki inwestycyjnej parabanku, kontraktów z politykami i oceny pracy służb. Na pierwszy plan wysunęła się kwestia sprzedaży linii lotniczych ALT Germany. Marcin P. kupił je za 2 miliony euro z pieniędzy wpłaconych przez klientów Amber Gold, a potem zgodził się na oddanie kolejnemu właścicielowi za przysłowiową złotówkę. Nie mogła się temu nadziwić Małgorzata Wasserman z PiS. Jakie było uzasadnienie ekonomiczne takiej transakcji? Za sprzedaż za 1 euro tak. Nie było żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Ja to stanowisko wyrażam od 2012 roku, od momentu, kiedy dowiedziałam się o sprzedaży za 1 euro. Proszę pana, to dlaczego pan wyraził, podpisał to pełnomocnictwo za sprzedaż tak szerokie dla pana Kleina za nie mniej niż 1 euro? Takie pełnomocnictwa z reguły były podpisywane u nas w spółce i tak każda umowa musiała być najpierw przeze mnie zaakceptowana. Ja nie widziałem tej umowy do akceptacji. Proszę pana, podpisując mu to pełnomocnictwo, zakładał pan, że pan nie musi tej umowy już więcej widzieć. Proszę pani przewodnicząca, to jest mój błąd. Ważnym wątkiem przesłuchania była także propozycja przewozu VIP-ów przez OLT Express. Marcin P. przyznał, że były do tego pierwsze przymiarki. Czy były plany, aby pan czy OLT rozpoczęło przewóz osób, które mogą korzystać w ramach Kancelarii Sejmu czy Senatu bądź Kancelarii Prezydenta? Tak, był taki plan. Proszę powiedzieć, kiedy powstał pomysł, że moglibyście państwo wozić posłów i senatorów? Musiało być to zaraz na samym początku, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj. Czy to była inicjatywa z grupy spółek OLT, czy też z tą propozycją zwrócił się do was ktoś z kancelarii? Zapytania przychodziły od różnych podmiotów. Na pewno przyszło z Komendy Głównej Policji, bo tam była rozważana kwestia możliwości nawet wynajmowania samolotu do transportu osób osadzonych z innego kraju w ramach ekstradycji. Być może się Kancelaria Sejmu do nas zwracała o to, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj odpowiedzieć. Taka współpraca z najważniejszymi osobami w państwie z pewnością uwiarygodniłaby działalność OLT i Amber Gold, podobnie jak współpraca z gdańskim ratuszem i z twórcami filmu o Lechu Wałęsie. Było nawet rozważane w pewnym momencie, ale Orana Faliaci, dobrze pamiętam, przylatywała do Polski w celu przeprowadzenia wywiadu z Lechem Wałęsą i padła też taka rozmowa, a może byśmy zrobili, że ona samolotem OLT przylatuje. No i nikt nie pomyślał, na sam początku dobry pomysł, ale nikt nie pomyślał, że w latach 80. OLT nie latało do Polski, tak? Pomysł nie został zrealizowany, ale Amber Gold mimo to korzystała na prowadzonej z rozmachem akcji promocyjnej opartej m.in. na sponsoringu. Po upadku parabanku Marcin P. znalazł się na celowniku służb, które jednak nie chciały skorzystać z jego zeznań w charakterze świadka koronnego. Zostałem potraktowany jak wariat i później jeszcze przyjechał do mnie funkcjonariusz ABW, który mi przysłuchiwał w sprawie pana Korytkowskiego, który stwierdził, bo zaczęliśmy rozmowę na temat komisji śledczej, która w tamtym momencie miała powstać. Ja mówię, dobrze, może żeby powstała. On stwierdził, że ta komisja nigdy nie powstanie. Więc... A dlaczego nie powstanie? No bo nie ma takiej woli politycznej, żeby powstała. Tak to zostało powiedziane. Było to w areszcie śledczym w Gdańsku jeszcze. Przed moim przeniesieniem do Łodzi powiedział to pan Artur Mikołajczyk, funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku. Mogę imię mylić. Dziś Marcin P. przyznał, że ani ABW, ani prokuratura nie wykazały się w jego sprawie należytą starannością. Marcin P. przyznał to po pytaniu Tomasza Rzymkowskiego z Kukiz 15. Czy świadek miał zapewnioną nietykalność, wręcz ochronę ze strony organów podatkowych, to jest konkretnych urzędników skarbowych, pozwalających na zupełne ignorowanie obowiązujących przepisów podatkowych, karno-skarbowych oraz spenalizowanych w kodeksie karnym?
W tamtym momencie nic mi na ten temat nie było wiadomo. Patrząc z perspektywy czasu, mógłbym stwierdzić, że faktycznie taki parasol był, ale ja o nim, jego istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Niewykluczone, że Marcin P. ponownie stanie przed komisją śledczą. Relacjonowała Ewa Wasążnik. Będą zmiany w składzie osobowym rządu. W ciągu najbliższych kilkunastu dni poinformuję o decyzjach, które podjęłam, zapowiada premier Beata Szydło i ucina spekulacje na temat swojej dymisji. Który z członków Rady Ministrów może odejść i który może zostać powołany na jego miejsce? Beata Szydło apeluje o powściągliwość przy komentowaniu tej sprawy, ale parlamentarna opozycja nie odpuszcza i chętnie spekuluje. Tutaj ukraść oleju trochę, jakiegoś drutu, co biegają za plecami. Zastrzega szefowa rządu, zapowiadają personalne przemeblowanie w swoim gabinecie. Choć premier Beata Szydło nie podała ani jednego nazwiska, ruszyła polityczna giełda zmian. Wśród mających zostać zdymisjonowanymi opozycja wymienia m.in. ministra zdrowia, szefa dyplomacji czy rolnictwa. Katarzyna Lubnauer, szefowa klubu Nowoczesna. Sport nam idzie ostatnio, więc być może to nie jest zasługa ministra, ale być może pozwoli mu to ocalić głowę. Cała reszta jest beznadziejna, wymaga całkowitej wymiany, ale największe szanse mają na wymienienie ci, co mają najmniejsze poparcie społeczne, połączone z poparciem wewnątrz swojego obozu. Paszczykowski, Jurgiel, zapewne można mówić o Radziwile. Nieco bardziej ostrożny w typowaniu zmian jest klub Kukiz 15. Do dobrej pracy wszystkich ministrów zachęca poseł Piotr Apel. My żadnych konkretnych nazwisk nie postulujemy. Postulujemy tylko konkretne cechy, które byśmy chcieli, żeby dane ministrowie mieli. Teraz wymienianie po kolei poszczególnych ministrów, ich przywar, myślę, że mija się z celem. No, ważniejsze jest, żeby jeżeli ktoś do tej pory tego nie robi, to zaczął przynajmniej rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań dla obywateli. Jako główną przyczynę zmian w składzie Rady Ministrów Rafał Krupiński z Platformy Obywatelskiej wymienia m.in. przedłużający się konflikt w sprawie reformy sądownictwa. Konflikt między prezesem a prezydentem, między Ziobro a prezydentem, między Macierewiczem a prezydentem. Nie mówię, że o pewnych niechęciach między poszczególnymi ministrami, tych też jest sporo. Wiceprzewodniczący klubu PiS Tadeusz Cymański zakłada różne scenariusze zmian personalnych w rządzie i jednocześnie podkreśla, że niektóre aspekty pracy Rady Ministrów wymagają zmian. Nie och i ach, ale mamy podstawy do dojrzałej, spokojnej satysfakcji. Mankamenty są, to jest potrzeba ogromnych zmian i wysiłków w dziedzinie służby zdrowia. Reforma sądownictwa, która wywołana w tej chwili sporem, to jest to, żeby unikać najważniejszej wojny w rodzinie. Decyzję o zmianach szefowa rządu ma ogłosić za kilkanaście dni. Podejmuje je z kierownictwem PiS, zaznacza poseł tego ugrupowania Wojciech Szarama. Najpierw pani premier musi przedstawić swoje wnioski z funkcjonowania rządu po dwóch latach. Być może, że niektórzy ministrowie zostaną poproszeni o ustosunkowanie się do tej opinii. A potem będą opinie Komitetu Politycznego, prezesa partii. Zawołam sytuacyjnie jak adwentyści zakon na Mojżeszowy. Ceremonialny i ten, i duchowy. Daj spokój. To są żydowskie podziały. Żydowskie podziały. Tymczasem temat zmieniamy. Zasady wyłaniania kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinna określać ustawa o Sądzie Najwyższym, a nie wewnętrzny regulamin Sądu Najwyższego, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Trybunał rozpatrzył wniosek złożony przez grupę parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali na możliwą niezgodność z konstytucją regulaminu Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego, na podstawie którego Sąd Najwyższy wybiera kandydatów na pierwszego prezesa i następnie przedstawia ich prezydentowi. Zdaniem wnioskodawców konstytucję narusza fakt, że zasady wyboru kandydatów na pierwszego prezesa określa regulamin, podczas gdy ich zdaniem powinno to być określone ustawowo. Do tej interpretacji przychylił się dziś Trybunał Konstytucyjny. Jednocześnie Trybunał nie zakwestionował aktu powołania obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Jak uzasadniał wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Mariusz Muszyński, powołanie przez prezydenta pierwszego prezesa Sądu Najwyższego jest skuteczne. Na skuteczność powołania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osoby pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie mogą wpływać ani wady prawne przepisów obowiązujących na poziomie konstytucyjnym dotyczących wyboru kandydatów przedstawianych prezydentowi, ani błędy popełnione przez organ dokonujący wyłonienia tych kandydatów. Tę ocenę wzmacnia też to, że sam dobra. Wystarczy, że to będą twoje obrazy. Nie jest tylko oparty bezpośrednio na przepisach konstytucji, ale jest też prerogatywą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Orzeczeń jest ostateczne. To nie jedyna sprawa, którą zajmował się dziś Sąd Konstytucyjny. Trybunał orzekł, że zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich trzy ustawy z 13 grudnia 2016 roku dotyczące Trybunału są zgodne z Konstytucją. Chodzi o ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ustawę o organizacji postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę z przepisami wprowadzającymi obie ustawy. Trybunał za zgodny z Konstytucją uznał m.in. zapis o włączeniu do orzekania trzech sędziów wybranych w grudniu 2015 roku, czego odmawiał ówczesny prezes TK Andrzej Rzepliński. Chodzi o wybranych przez Sejm oraz zaprzysiężonych przez prezydenta Andrzeja Dudę sędziów TK Mariusza Muszyńskiego, Henryka Ciocha i Zmarłego Limcu Lecha Morawskiego. RPO argumentował, że osoby te, tu cytat, zostały zaprzysiężone na zajęte już miejsca. Koniec cytatu. Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionował też przyznanie prezydentowi RP prawa inicjowania na wniosek prokuratora generalnego i po zasięgnięciu opinii pierwszego prezesa Sądu Najwyższego postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego TK. Adam Bodnar zaskarżył też przepis pozwalający na publikację niedrukowanych wcześniej orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego podjętych, kolejny cytat, z naruszeniem przepisów ustawy i dotyczących aktów normatywnych, które utraciły moc obowiązującą. Trybunał uznał za zgodne z Konstytucją cztery najważniejsze punkty skargi Rzecznika Praw Obywatelskich. Jeden wątek został umorzony. O uznanie przepisów tych ustaw w części za zgodne z Konstytucją, a w części o umorzenie sprawy wnieśli prokurator generalny oraz Sejm. Głos odrębny zgłosił sędzia Leon Kieres. Dzisiejsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jest ostateczne. Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o jawności życia publicznego. Projekt przewiduje m.in. stworzenie jawnego rejestru umów cywilnoprawnych w sektorze publicznym oraz nowy wzór jawnych i jednakowych dla wszystkich zobowiązanych oświadczeń majątkowych. Jak podkreślał na naszej antenie Maciej Wąsik, nowe prawo będzie jeszcze skuteczniej przeciwdziałać korupcji. Jawność życia publicznego jest elementem, który sprzeja zwalczaniu zjawiska korupcji. Każdy, kto ma do wydania pieniądze publiczne, będzie musiał się dwa razy zastanowić, bo jego wydatek w zasadzie każdy będzie mógł być oceniony przez opinię publiczną. My będziemy dążyć do tego tą ustawą, żeby opinia publiczna widziała, w jaki sposób instytucje publiczne wydają pieniądze i do tego, żeby CBA mogło analizować sobie regularnie umowy spółek Skarbu Państwa. CBA będzie regularnie zasilane w tą wiedzę. Każdy menadżer w spółce będzie musiał mieć taką świadomość, że CBA spojrzy na każdą umowę, którą podpisze. Szczegóły nowych rozwiązań przedstawił wczoraj minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Zapowiedział, że ustawa, która ma obowiązywać już od nowego roku, będzie zawierać obowiązek wprowadzenia wewnętrznych procedur antykorupcyjnych w sektorze publicznym oraz w średnich i większych firmach. Ma też m.in. wprowadzić do polskiego prawa pojęcie sygnalisty, czyli osoby informującej o nieprawidłowościach, która będzie chroniona z mocy ustawy. Na polskiej czarnej skrzynce ATM zarejestrowano reakcję czujnika na gwałtowny wzrost ciepła, co może wskazywać na eksplozję samolotu. Parametrami lotu zarejestrowanymi na skrzynce bardzo interesowali się Rosjanie i to oni zasugerowali komisji Millera, by usunąć z niej części zapisu. Informuje o tym Gazeta Polska, zapowiadając artykuł, który ukaże się w jutrzejszym wydaniu tygodnika. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz podczas zjazdu szefów klubów Gazety Polskiej w Spale 14 października przypomniał wnioski działającej przy MON podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej zawarte w raporcie z kwietnia bieżącego roku. Dobre dane płyną z rynku pracy. We wrześniu stopa bezrobocia wyniosła 6,8%. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym spadło bezrobocie. W czerwcu i lipcu wyniosło 7,1%, a w sierpniu spadło do 7%. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacowało, że bezrobocie we wrześniu wyniosło 6,9%. Podobnie uważali eksperci. Dlatego główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że opublikowane dane są zaskoczeniem. Jednocześnie zwraca jednak uwagę, że na rynku pracy są jeszcze rezerwy. Jeżeli jest tak duże zapotrzebowanie na pracowników, to stopa bezrobocia powinna nam spadać szybciej, bo jednak ponad milion osób cały czas jest do zagospodarowania. Na to, że dane są lepsze od prognoz, zwraca także uwagę profesor Jacek Męcina, doradca Konfederacji Lewiatan. Szacunki resortu pracy mówiły o
6,9, tymczasem mamy 6,8%. To pokazuje, że gospodarka cały czas zgłasza zapotrzebowanie na zatrudnienie. Brak rąk do pracy martwi pracodawców, ogranicza też skłonność przedsiębiorców do inwestowania. Jednak dobra sytuacja na rynku pracy ma też pozytywny wpływ na gospodarkę, bo sprzyja konsumpcji, mówi Monika Kurtek. Taka sytuacja na rynku pracy, czyli poszukiwanie na dużą skalę przez pracodawców pracowników, wymusza również podwyżki płac, a więc wyższe płace oczywiście sprzyjają konsumpcji, ta konsumpcja rośnie, ale rzeczywiście rosnące płace przekładają się na konsumpcję. Jest jeden minus takiej sytuacji, to znaczy zbyt szybko rosnące płace w dalszej kolejności mogą przełożyć nam się na szybszą inflację. Komentarz ekspertów zebrał Arkadiusz Augustyniak. Polskie Radio 24. Od początku staliśmy na stanowisku, że pracownicy powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie za tę samą pracę w tym samym miejscu, powiedziała komisarz do spraw zatrudnienia Marianne Thyssen, odnosząc się do uzgodnionego wczoraj przez większość unijnych krajów i przy wyraźnym sprzeciwie Polski stanowiska w sprawie pracowników delegowanych. Po spotkaniu w tej sprawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska tłumaczyła, że ostateczna wersja porozumienia nie odpowiadała oczekiwaniom Polski. Negocjacje trudne. Punktem wyjścia dla nas i przyjęcia i zaakceptowania kompromisu były te zmiany, które dotyczyły transportu międzynarodowego. Niestety nie udało się osiągnąć postępu. Polska, która ma jedną z największych flot transportowych w Unii, nie chciałaby zaostrzone wymogi dotyczące pracowników delegowanych odnosiły się bezpośrednio do transportu. Jednak w przyjętym kompromisie nie ma jednoznacznych zapisów wyłączających transport międzynarodowy z dyrektywy o delegowaniu pracowników. Ponadto wbrew stanowisku Polski ustalono na 12 miesięcy okres wysyłania osób do pracy za granicę z możliwością przedłużenia o pół roku. Minister Elżbieta Rafalska powiedziała, że korzystne są natomiast zapisy dotyczące wejścia w życie uzgodnionych zmian. Zaakceptowano 4-letni okres przejściowy. Jest to stosunkowo długi okres, który pozwoli przedsiębiorcom i da im czas na to, żeby mogli zapoznać się z tymi przepisami i je stosować. I stosować te nowe rozwiązania. Nasze wyjściowe negocjacyjne stanowisko odnosiło się do 5-letniego okresu przejściowego. Uzgodnione stanowisko unijnych krajów nie kończy prac nad zmianami w dyrektywie o delegowaniu pracowników. Teraz swoje stanowisko musi jeszcze przyjąć Parlament Europejski. Ostateczny kształt przepisów zależeć będzie od wyniku negocjacji przedstawicieli unijnych rządów i europosłów. Prezydenci Finlandii i Polski deklarują dalsze wysiłki w walce ze zmianami klimatycznymi. Sprawa była jednym z tematów rozmowy obu polityków w Helsinkach. To właśnie Finlandia jest jednym z najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska państw w Europie. Z Helsinek wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Globalne ocieplenie to niebezpieczeństwo dla całej planety, tak mówił prezydent Finlandii Sauli Niinistö po rozmowach z Andrzejem Dudą. Jak mówił, niekompletne spalanie paliw kopalnych to jeden z powodów podnoszenia się temperatury Ziemi, co może w konsekwencji doprowadzić do katastrofy. Finlandia przewodniczy teraz Radzie Arktycznej. Uważamy, że z punktu widzenia całego świata jest niezwykle ważne, by powstrzymać czarny węgiel, bo to on roztapia lód w Arktyce. Jeśli bowiem stracimy Arktykę, stracimy planetę. Z kolei Andrzej Duda przypomniał, że w przyszłym roku Polska będzie gospodarzem dorocznego spotkania klimatycznego ONZ. Wspominałem w tym kontekście o zbliżającej się w przyszłym roku konferencji COP24, która będzie w Polsce, w Katowicach. Niezwykle zależy nam na rozwinięciu innowacyjnej gospodarki, także z punktu widzenia czystych technologii wykorzystania węgla. Technologia czystego węgla pozwala na uzyskanie energii, ale równocześnie ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Helsinki. O nowoczesnych, bezpiecznych dla środowiska technologiach rozmawiali też w Helsinkach przedstawiciele polskich i fińskich startupów. Imigracja nie ma nic wspólnego z terroryzmem, powiedział szef włoskiej dyplomacji Angelino Alfano, przewodniczący konferencji OBWE, która odbywa się w Palermo na Sycylii. Minister oświadczył, że budowanie murów nie zwiększa bezpieczeństwa. Minister Alfano pod koniec pierwszego dnia obrad z udziałem delegacji z 64 krajów podkreślił, że zamachy w Europie są dziełem obywateli państw europejskich, a nie migrantów. Zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony wracających do Europy bojowników tzw. państwa islamskiego. Wskazał, że problemu migracji nie można rozwiązać bez państw północnoafrykańskich, których przedstawiciele zostali zaproszeni do Palermo. Mówiąc o sposobach rozwiązania problemu, powiedział: stworzenie obozów dla uchodźców w Libii, z których byliby relokowani do innych krajów.
Wyjaśnił, że chodzi o powstające już obozy pod auspicjami ONZ-u. Podkreślił, że dobrowolnemu przyjmowaniu uchodźców z Libii przez kraje całego świata powinny towarzyszyć programy repatriacyjne dla migrantów ekonomicznych. Z konferencji OBWE w Palermo Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W spotkaniu bierze też udział minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. Podkreślił on, że nie ma jednego stanowiska w Europie odnośnie kryzysu migracyjnego. Jesteśmy podzieleni oczywiście, dlatego że dla niektórych migracja jest darem Bożym, a dla niektórych jest problemem. Jak poinformował w swoim wystąpieniu podczas obrad, podkreślał, że na problem migracji trzeba patrzeć kompleksowo. Stwierdził, że Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej jest narażona na falę migracji ze wschodu i jest otwarta na tych przybyszów. Podkreślił, że 60% wszystkich wiz i pozwoleń na pracę wydanych migrantom na terenie Unii w zeszłym roku wydała Polska. Przypomniał, że na różne fundusze unijne związane z migracją rząd wydał 58 milionów euro. Polskie Radio 24. Północ, południe. Nowy parlament Niemiec zebrał się na pierwszym plenarnym posiedzeniu. Poprowadził je poseł FDP Hermann Otto Solis. Bundestag wybrał przewodniczącego, którym został Wolfgang Schäuble z CDU. Następnym krokiem będzie wybór wiceprzewodniczących. Za kandydaturą Wolfganga Schäuble opowiedziało się 501 posłów. 173 było przeciw, a 30 wstrzymało się od głosu. 75-letni polityk CDU zastąpił na stanowisku szefa Bundestagu Norbert Lamerta, który kierował pracami parlamentu przez ostatnie 12 lat. Jako pierwsza gratulacje nowemu przewodniczącemu złożyła kanclerz Angela Merkel. Nawet frakcja AfD, która głosowała przeciwko niemu, złożyła mu na Twitterze gratulacje. Wolfgang Schäuble w swoim pierwszym przemówieniu zaapelował do posłów o odpowiedzialność i rozsądek, nie wymieniając z nazwy frakcji AfD, ostrzegł m.in., aby nie potęgować obaw i niepewności w społeczeństwie. Wolfgang Schäuble jest doświadczonym niemieckim politykiem, który zasiada w parlamencie nieprzerwanie od 1972 roku. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier po zakończeniu pierwszego posiedzenia Bundestagu wręczył Angeli Merkel i wszystkim jej ministrom oficjalne dymisje. Jednak obecny rząd nadal będzie pełnił swoje obowiązki do czasu powstania nowej koalicji. Na Ukrainie doszło do kilku cyberataków. Hakerzy próbowali zakłócić pracę kijowskiego metra i lotniska w Odessie. Ukraińskie media donoszą też o ataku na systemy informatyczne jednego z ministerstw. O szczegółach z Kijowa Paweł Łuszko. Jak poinformowały służby prasowe Kijowskiej Kolei Podziemnej, metro kursuje bez zakłóceń. Cyberataki wpłynęły jednak na pracę systemu opłat elektronicznych, w związku z czym nie można opłacić przejazdu za pomocą kart bankowych i kredytowych. Również Międzynarodowy Port Lotniczy w Nadmorskiej Odessie informuje o ataku hakerskim. W związku z tym wystąpiły problemy z odprawą pasażerów. Według telewizji 112 cyberataki dotknęły też ukraiński resort infrastruktury. Z tego powodu nie działać ma strona internetowa ministerstwa. W czerwcu tego roku Ukraina doświadczyła zmasowanego ataku hakerskiego. Wirus o nazwie Pietia zaatakował wówczas systemy informatyczne wielu ukraińskich instytucji, m.in. banków, portów lotniczych, sieci komórkowych, kolei, ale też Ukraińskiej Rady Ministrów. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Zapraszam na część drugą dzisiejszego magazynu Północ, południe. Marcin P. po raz drugi stanął dziś przed komisją śledczą do sprawy Amber Gold. Założyciel i szef firmy Amber Gold odpowiadał na pytania posłów, które dotyczyły m.in. polityki inwestycyjnej parabanku, kontaktów z politykami i oceny pracy służb. Przy telefonie Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Dobry wieczór. Skłaniając go do unoszenia się, złuszczenia. Halo, halo, panie redaktor, słyszymy się. Halo, halo, dobry wieczór, tak? Dobry wieczór, panie redaktor. Czy rozmawiamy dzisiaj o kolejnym, już drugim przesłuchaniu Marcina P., założyciela i szefa firmy Amber Gold? Które z poruszanych dzisiaj wątków pani wydały się najistotniejsze?
No, najważniejsze, to co najbardziej uderza w tych dzisiejszych wyznaniach, to działalność służb w państwie Donalda Tuska i to szeroko pojętych służb, począwszy od ABW. Widzimy, że w 2012 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poruszała się tak, jakby prowadziła jakąś podwójną grę, bo z jednej strony Marcin to jasno mówi, że otrzymywał ostrzeżenia od ludzi z wewnątrz agencji, otrzymał ostrzeżenia o tym, że no, jest pod lupą ABW. Z drugiej strony widzimy, że działania, które zostają przeprowadzone już później po wyjściu afery na jaw, też są jakieś takie pozorowane. Świadczy o tym także to, co dzisiaj komisja znajduje w dokumentacji, na przykład trzy różne, różniące się od siebie notatki dotyczące tego samego zdarzenia, czy tych samych stenogramów. Mam wrażenie, że no, to wskazuje na to, że sprawa jest daleko dalej posunięta niż nam się wydaje, że stoją na tym znacznie silniejsze osoby czy grupa osób niż można przypuszczać. I no, to, że było ostrzeżenia, to, że nie podejmowano działań, to co dzisiaj powiedział wprost Marcin P., że zapewniano go, że nie będzie komisji śledczej w tej sprawie, ponieważ nie ma na to woli politycznej. No jeśli to wszystko zostawimy ze sobą i przypomnimy sobie, że syn Donalda Tuska też współpracował w spółkach Marcina P. i odpowiadał za sektor lotniczy, a do tego jeszcze dołożymy ten drugi wątek, równie szokujący jak działania prokuratury czy ABW, dotyczący tego wzmocnienia, takiej intencji wzmocnienia finansowego spółki Marcina P., chodzi mi o ALT. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że były takie próby przymierzenia OLT do tego, żeby była przewoźnikiem VIP-ów, najważniejszych osób w polskim państwie, żeby woziła posłów, senatorów, prezydenta i innych odpowiedzialnych ludzi. Oprócz tego miała także obsługiwać Komendę Główną Policji. No, to po pierwsze pokazuje to, że rzeczywiście ta próba zławienia lotu no była przeprowadzana bardzo celowo i na różnych poziomach. No bo jak można sobie wyobrazić sytuację, w której mając narodowego przewoźnika, borykającego się zresztą wówczas z problemami finansowymi, wybiera się, rozważa się możliwość przekazania ogromnych, potężnych pieniędzy z budżetu państwa w postaci kontraktów, umów na przeloty VIP-ów. Gdyby rzeczywiście do takich kontraktów doszło. Po pierwsze, no, otrzymałaby potężny zastrzyk finansowy. Po drugie, byłaby no, całkowicie uwiarygodniona na rynku międzynarodowym. Prawdopodobnie wszystkie działania OLT zmierzały do tego, żeby ona się pokazywała jako taki narodowy przewoźnik, taki polski z polskim kapitałem. Prawdopodobnie wszystko to było robione po to, żeby właśnie przejąć los. Pamiętamy te słowa Donalda Tuska, który mówił, że LOT ma problemy, należy go sprywatyzować, wypalona instytucja, państwo nie będzie tego już dłużej wspierać, to na się wciąż straci. No to widzimy, kto prawdopodobnie mógłby to przejąć i w jakiś sposób żywot lotu, który dzisiaj, przypomnijmy, odnosi potężne zyski. Wystarczyło po prostu skupić się na jakimś takim strategicznym myśleniu o spółce i pozwolić jej pracować jak należy. No i one dzisiaj przynosi zyski. Za czasów Platformy chciano wesprzeć prywatną firmę zamiast w ogóle myśleć o ratowaniu lotu. Tu jeszcze jest jeden element, jeśli pan redaktor pozwoli, bo mówimy o tym, że tak, Marcin P., człowiek z życiorysem no, kryminalnym, prowadzi firmę, która jest bardzo, budzi wiele wątpliwości. Muszą o tym wiedzieć służby, musi wiedzieć o tym ABW. Z tego, co mówi pan Belka, wiemy, że wszyscy o wszystkim wiedzieli, a mimo to poważne instytucje państwa rozważają to, żeby korzystać z jej usług. Komenda Główna Policji, która też powinna bardziej przyglądać się i dbać o bezpieczeństwo państwa i sprawdzać, co się w tej spółce dzieje, rozważa przewożenie tą za pośrednictwem tej firmy czy jej samolotami więźniów za granicę. No, to jest głęboko nie tak.
pokazuje, to jakaś przedziwna, silna pamiętna z nim stoi. Marcin P. pytany dziś, czy czuł nad sobą, nad swoją firmą, nad firmą Amber Gold i nad liniami lotniczymi OLT parasol ochronny, stwierdził, że wtedy tego nie odczuwał, ale jak patrzy na to z perspektywy aktualnej, to być może coś takiego miało miejsce. Czy można dziś ocenić, o co mogło chodzić? Czy było to zaniechanie, lekceważenie, jakaś gra, czy może skrajne ucieleśnienie doktryny liberalnej? Jak to traktować? Za dużo jest tych tutaj przeoczeń, żeby można było mówić, że to takie jakieś zaniedbanie, bo jeżeli jego spółka nie płaci, czy jego inne różne spółki nie płacą podatków, nie płacą ZUS-u i nic się nie dzieje, trwa to miesiącami czy latami, no to nie ma w procedurach polskiego państwa takiej bezkarności wobec jakiegoś tam zwykłego, przeciętnego przedsiębiorcy małego, czy nawet większego, i wiedzą to wszyscy, którzy to prowadzą firmy. Urząd skarbowy jest absolutnie bezlitosny. Tutaj dowiadujemy się, że te kontrole skarbówki były prowadzone przy kawie i ciasteczkach, i to raczej w przyjaznej atmosferze. Co więcej, działania prokuratorskie też były tak prowadzone. Pamiętamy panią Kijanko, pamiętamy, co mówiła policjantka zaangażowana w śledztwo, która chciała zgodnie ze sztuką podejmować działania śledcze. Wręcz pani Kijanko ją wyśmiewała, tak że znała przed komisją, ta policjantka. Co więcej, ABW nie zabezpieczyła w żaden sposób dowodów. Dzisiaj dowiadujemy się, że zginęło wiele ważnych dowodów, nagrań, na przykład nagranie wizyty prezydenta Adamowicza w Amber Gold, co z kolei tutaj otwiera nam jeszcze jedną komnatę tajemnic, bo podczas zeznań przed komisją prezydent Adamowicz mówił, że nie ma nic wspólnego z Marcinem P., właściwie go nie zna, nic ich nie łączy, a dzisiaj dowiadujemy się od Marcina P., że to kłamstwo, ponieważ panu włączyły kontakty biznesowe polegające na tym, że w zamian za działkę, za obietnicę działki Marcin P. aktywnie wspierał i hojnie inwestycje czy tam przedsięwzięcia miasta. Oczywiście to jest też tak, że Marcin P. mówi to, co sam chce i jest doskonałym manipulatorem. Widzieliśmy dzisiaj, że robił z siebie ofiarę i właściwie to on pokazywał się jako ktoś, kto jest najbardziej pokrzywdzony w całej sprawie. Ale i są ludzie, bo oni nie czytali umów po prostu na prawnicy. I byli pazerni. No właśnie, ewentualnych skutkach. Uprzedziła pani moje ostatnie pytanie, bo chciałem zapytać właśnie o to, jak czytać, czy jak słuchać tego, co mówi Marcin P., człowiek, który w przeszłości nieraz mijał się z prawdą, człowiek, który najwyraźniej na dno nie chciałby pójść sam. Myślę, że oprócz tego, co Marcin P. mówi, trzeba bardzo uważnie słuchać tego, o czym milczy. Dlatego, że to jest takie mamy dwa bieguny. W jednych sprawach mówi bardzo wylewnie, opowiada ze szczegółami różnego rodzaju zdarzenia. Na inne pytania nie odpowiada wcale. To nam mówi bardzo wiele. Poza tym myślę, że należy przy przyglądaniu się tej komisji przyjąć taką strategię wsłuchiwania się także w pytania. One bardzo wiele znaczą. Nawet jeśli świadek na nie nie odpowiada, to już z samych pytań wiele wiemy. One są bardzo precyzyjne u większości członków komisji i rzeczywiście wynikają z ogromnej wiedzy. No Marcin P. dzisiaj prawdopodobnie on też daje takie sygnały, że nie będzie do końca milczeć w niektórych sprawach i to są sygnały dla tych, którzy mają je złapać. Po drugie, jest w niektórych sprawach stanowczo milczący i to pokazuje na przykład, że o wątkach niemieckich kompletnie nie chce mówić, zasłania się tutaj toczącym się postępowaniem. Myślę, że należy słuchać się i bardzo podrążyć te obszary, na które nie udziela odpowiedzi. Czyli słuchajmy tego, co mówi Marcin P., a jeszcze wyraźniej słuchajmy tego, o czym mówi. Nie chcę i tematów, na jakie milczy Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu w polityce.pl. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję serdecznie. Dobranoc. Polskie Radio 24. Północ, południe. A my zmieniamy temat. Będą zmiany w składzie osobowym rządu. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Przy telefonie Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Pani redaktor, to słowo rekonstrukcja pojawia się w odniesieniu do rządu premier Beaty Szydło właściwie od pierwszych dni.
tego rządu? Czy tym razem rekonstrukcja jest już nieodwołalna? No myślę, że ponieważ powiedziała o tym pani premier wcześniej, kilka tygodni temu wspomniał o tym pan prezydent Jarosław Kaczyński, więc wydaje mi się, że do rekonstrukcji dojdzie. Pan mówi, że od dłuższego czasu w ogóle jest mowa o rekonstrukcji, ale przypomnę, że w ubiegłym roku mieliśmy taką małą rekonstrukcję. Od rządu ministra Jackiewicza, przez skargu jego resort został podzielony na inne. Były też takie drobne zmiany na stanowiskach służb, więc tam jakieś zmiany odszedł przecież minister finansów, prawda? Pierwszy minister finansów z rządu Beaty Szydło i te jego kompetencje też zostały przeniesione do ministra infrastruktury, bo on też dostał trochę kompetencji z Ministerstwa Skarbu, więc te zmiany już wcześniej były. One odpowiadały na jakieś tam zapotrzebowania rządu. No a teraz kroi się jakaś taka większa rekonstrukcja, to znaczy większe zmiany. To przynajmniej tak wynika z rozmaitych spekulacji, że no, te klocki mogą być bardzo solidnie poprzestawiane. Są nawet spekulacje, które dotyczą stanowiska premiera. Te spekulacje dziś premier Beata Szydło jednoznacznie przecięła. Czy to oznacza, że ten temat zniknie? Myślę, że dopóki nie dojdzie do tej rekonstrukcji, to cały czas spekulacje będą się toczyły. Czy pani premier odejdzie do stanowiska, czy zostanie zastąpiona przez Jarosława Kaczyńskiego, bo to o tym o nim mówimy, prawda? Te pogłoski o tym, że Beata Szydło może odejść do stanowiska szefowej rządu, to też już od pewnego czasu istnieją w przestrzeni publicznej. Ci, którzy widzieliby taką konieczność, no bo jestem przekonana, że część PiS-u po prostu uważa, że tak być powinno. Więc ci, którzy widzieliby taką konieczność, lansują taką tezę, że jest to bardzo niedobre, że ostateczną instancją do wszystkich spraw, do wszystkich decyzji również rządowych jest Jarosław Kaczyński i jeżeli pani premier oczywiście o czymś się dowiaduje jako pierwsza, to i tak ostateczną decyzję podejmuje Jarosław Kaczyński, a więc to jakby przedłuża w pewnym sensie proces decyzyjny. No ale nie wydaje mi się, żeby to był akurat ten przesądzający argument. Bez wątpienia jest tak, że pani premier Szydło daje sobie dobrze radę, przynajmniej tak wynika z sondaży. Ludzie dobrze oceniają jej rząd, ją samą, bo jest druga w rankingu zaufania. No i poparcie dla PiS-u rośnie, prawda? Po dwóch latach sprawowania władzy, to nie mieliśmy nie tylko spadku takiego, ale wręcz mamy w tej chwili wzrost w stosunku do notowań z okresu wyborów. A więc można powiedzieć, że rząd jest dobrze oceniany i nie ma powodu, żeby wymieniać premiera. Każda zmiana, szczególnie na stanowisku premiera, to jest okres jakiegoś tam chaosu, niepokoju pewnego. Rynki na to reagują, bo nie lubią, jak są takie zmiany polityczne. Więc tutaj jest wiele czynników, które przemawia przeciwko zmianie, ale jeżeli prezes Kaczyński dojdzie do wniosku, że będzie lepszym premierem, to myślę, że nic go nie powstrzyma. Chociaż wytłumaczenie tej decyzji byłoby trudne, bo jak wyjaśnić, że dochodzi do zmiany na stanowisku w przypadku polityka, który po prezydencie cieszy się największym zaufaniem zgodnie z sondażami. No ale to jest temat, który zapewne jeszcze będzie wracał, tym bardziej, że opozycja dość chętnie wypowiada się na temat ewentualnych zmian w rządzie. W pani odczuciu te zmiany na umetku są potrzebne? Jest paru ministrów, którzy mają problem z wizerunkiem, z opinią publiczną, a także z działalnością, bo nie tylko jest to kwestia wizerunkowa. Ci, którzy mają problem z wizerunkiem, czyli z komunikacją, z opinią publiczną, to jest na przykład minister środowiska Jan Szyszko, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Ci, którzy mają problemy realne w działaniu, to jest minister Jurgiel, który nie daje sobie rady chociażby z taką sprawą jak ten afrykański, nieszczęsny afrykański pomóż mi, który negatywnie się bardzo odbija na po prostu na hodowcach, którzy muszą ten obszar tego zarażenia się coraz bardziej rozszerza i to bardzo utrudnia hodowcom funkcjonowanie i rolnicy po prostu ponoszą straty z tego powodu. I są oczywiście tacy ministrowie jak pan Waszykowski, szef MSZ
Narodowego, widząc naszych powierzchni, którzy od początku mieli złą pracę, dlatego że byli rzucani na takie newralgiczne odcinki. No, został rzucony na odcinek europejski i na samym początku, kiedy dochodziło do konfliktów między stroną polską a Unią Europejską, to on był po prostu tym takim frontmanem, tym człowiekiem, który dawał twarz rozmaitym kontrowersyjnym wypowiedziom. No i przez to miał złą pracę, więc nic dziwnego, że jest taki pomysł, żeby go zmienić. Ja myślę, że oczywiście są, a jeszcze jest jeszcze jedna kategoria ministrów, o których się mówi do wymiany, to jest pani minister cyfryzacji Anna Strzyżyńska. No ona, jak rozumiem, z zupełnie innego powodu miała być wymieniona, nie dlatego, że sobie źle radzi, tylko dlatego, że nie wiem, trzeba dać przytyczka w nóżka aliciantowi, pokazać jest jego miejsce. To nie można powiedzieć, żeby ona miała zły PR, ponieważ ona jest uważana i oceniana jako jeden z lepszych ministrów. No ale czasami tak to jest. Polityce, że los całkiem dobrego ministra jest przesądzony. Jak pamiętamy, los ministra Jankowicza, to premier, pani premier odwołując, to mówiła, że jest odwołany dlatego, że świetnie wykonał swoją pracę. Chociaż ta rekonstrukcja może być zadaniem dość karkołomnym, bo wspomniała pani o względach komunikacyjnych, o względach merytorycznych, ale pozostają także jeszcze względy polityczne, wpływy w partii na przykład. No oczywiście, że tak. To, no, wiadomo, że zawsze jest taka grupa ludzi, szczególnie z partii poza rządem, która po prostu chciałaby przywrócenia obecnego stolica i rozdania nowych kart, bo wtedy liczą na to, że sami by awansowali. To są ludzie, którzy obecnie nie są w rządzie, no to są blisko pana prezesa Kaczyńskiego i mogą mu suflować oczywiście rozmaite rozwiązania, właśnie z nadziei na to, że wraz z nim, gdyby on na przykład poszedł do rządu, to wraz z nim i oni pójdą w górę. Więc to są takie zupełnie naturalne ambicje z partii rządzącej, no bo skoro są stanowiska, jedni je dostali, a inni nie, no to po prostu ci inni czują się poszkodowani. A wszystko ma się wyjaśnić w ciągu najbliższych kilkunastu dni. O tym dziś mówiła premier Beata Szydło. Ewentualne zmiany w rządzie komentowała Eliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Bardzo pani dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo, dobranoc. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Witam Państwa serdecznie w audycji sportowej w Polskim Radiu 24. Adam Malecki się kłania. A zaczynamy od lekkiej atletyki i spotkania z wyjątkowym sportowcem. Maria Andrejczyk, czwarta zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w rzucie oszczepem, rozpoczęła w Cetniewie przygotowania do kolejnego sezonu. Ten rok Polka w całości straciła z powodu kontuzji barku. Teraz, jak zapewnia, czuje się już bardzo dobrze i jest gotowa do przygotowań na pełny. Jestem coraz silniejsza, już masę mięśniową powoli odbudowuję. Ostatnio zauważył to mój docent prowadzący Przemysław Chrybietowski, który powiedział, no, pani Maju, faktycznie przypakowała pani. Bardzo się cieszę, jeszcze naprawdę teraz czuję dobrze fizycznie, z barkiem przez wszystko okej. Okay. Dzisiaj właśnie rano miałam wpuszczane jeszcze osacze do barku, żeby to fajnie zregenerować przed sezonem przygotowawczym, który zaczynam już w Cetniewie. No, jestem naprawdę dobrej myśli. Jedyne, czego mi brakuje, to jeszcze rozciągnięcia, luzu, takiego charakterystycznego dla mnie luzu w barku, ale to jest naprawdę kwestia mechaniczna. Po prostu muszę zacisnąć zęby i naprawdę to rozciągać. To boli mnie, cholernie mnie boli. No ale muszę się do tego przyłożyć, no bo musi boleć, tak? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. A ten proces przygotowawczy będzie już na pełnych obciążeniach? Wszystko będzie przebiegało tak, jakbyś była w pełni na 100% zdrowa? Tak jest, bo no jestem zdrowa, jestem zdrowa. Wystarczy tylko bark troszeczkę rozciągnąć i naprawdę będzie dobrze. Jestem zdrowa, jestem przygotowana do sezonu przygotowawczego. Naprawdę już jestem głodna tego ciężkiego treningu. Już z trenerem rozplanowaliśmy pierwsze obozy i naprawdę nie mogę się doczekać. Więc jak patrzyłaś na tegoroczne Mistrzostwa Świata, jak patrzyłaś na wyniki przed telewizorem pewnie, to serduszko bolało? Strasznie bolało. Nie płakałam, ale no... Bolało, było mi przykro, smutno. No ale z drugiej strony też takie zupełnie inne, świeże spojrzenie było, a pozwoliło mi to spojrzeć z innej perspektywy na te zawody, co się dzieje. Mogłam przeanalizować swoje dawne starty i uważam, że to było też fajne doświadczenie dla mnie na przyszłe lata. Natomiast pomijając mnie, moją osobę, bardzo kibicowałam swoim koleżankom, kolegom z reprezentacji. To też jest, no, bardzo fajnie jest kibicować właśnie z telewizora, kiedy zna się tych wszystkich ludzi, kiedy ma się dobry z nimi kontakt i naprawdę szczerze
szczerze się trzymamy ich kciuki. To też jest bardzo fajne uczucie. Powiedz, jakie będą te imprezy, jakie są twoje cele na ten nadchodzący sezon? Cel jest jeden, Mistrzostwo Europy w Berlinie. Impreza najważniejsza, do której będę się przygotowywała wraz z trenerem. Natomiast pomijając główną imprezę, no również będziemy celować w to, żeby wrócić do dawnej formy olimpijskiej. A trener mi powiedział parę rzeczy, które mnie bardzo zmotywowały. Na przykład? Ja nie będę tego zdradzała. Niestety nie rozmawiamy o swoich sekretach współpracy. Natomiast jestem naprawdę pozytywnie nastawiona do tego przyszłego sezonu i no przede wszystkim muszę teraz ciężko pracować, ponieważ dużo pracy jeszcze przede mną, żebym wróciła do dawnego rzucania, więc nie ma co gadać, trzeba robić. Czas najwyższy już, żeby nikt ci tutaj o tych 2 centymetrach nie przypominał, trzeba zrobić wynik. Tak jest, no bardzo chcę, dużo planuję, wielkie rzeczy celuję, ale na początku zdrowie i powrót do tego mojego poziomu. Po raz ostatni w tym sezonie na najwyższym poziomie będą chcieli pojechać żużlowcy. Już w sobotę w Australii, w Melbourne, odbędzie się ostatnia runda Grand Prix. Największe szanse na Mistrzostwo Świata ma Jason Doyle. Australijczyk ma 14 punktów przewagi nad Polakiem Patrykiem Dudkiem i 27 nad Brytyjczykiem Tajem Wuffindenem. 29 oczek traci zajmujący 4. miejsce Maciej Janowski. W czołowej 8 z Polaków jest jeszcze Bartosz Zmarzlik. Zajmuje 6. miejsce z realną szansą na medal. Na 5. miejscu jest Rosjanin Emil Sajfudinow. Z zawodnikiem, mistrzem Polski z Unią Leszno, rozmawiałem pytając o wrażenia z kończącego się powoli sezonu. Był sezon ciężki w Ekstraligi. Byli dobry mecz i byli słaby mecz, ale wszystko jest przeanalizowane i będziemy się starać, żeby na przyszły rok te problemy wyeliminować i żeby się nie powtarzali. No mówisz o problemach, a wygraliście. No wygraliśmy, ja mówię, że o osobistym wyniku, tak? I to wiadomo, że w niektórych meczach może nawet klub był niezadowolony moim wynikiem i po prostu trzeba było coś robić, zmieniać i naprawdę miałem dużo problemów z sprzętem i z silnikami. Musiałem szukać tej prędkości i teraz już powiem, że jest lepiej, ale cały czas jesteśmy na takiej fali, że szukamy jeszcze, żeby było lepiej, żeby poprawić te starty, prędkość, żeby wiedzieć, w którą stronę to wszystko robić. Musi być chyba trudne, bo to jest taka dyscyplina sportu, gdzie nie odpowiadasz tylko ty sam za siebie, a wszyscy wiedzą, jakim jesteś ogromnym talentem i jakim jesteś świetnym rajderem. To musi być ciężkie, jak nagle te klocki pod tobą nie są ułożone tak jak trzeba i czujesz, że czegoś tam brakuje, prawda? Dla sportowca to jest. Na pewno człowiek coś musi przeżyć, żeby takie chwile trudne, żeby się czegoś nauczyć więcej, żeby mieć więcej doświadczenia w moim wykonaniu, w moim sporcie. Dla mnie te chwile, ja na pewno było dużo nerwów, ale starałem się radzić tak samo i team mój radził z tymi nerwami, żeby się uspokoić i wszystko to rozsądnie rozłożyć, nie wiem, żeby to działało w dobrą stronę, a nie w złą. No, cały czas mamy taką chęć, żeby było jeszcze lepiej, tak? To naprawdę spotkało mnie pierwszy sezon taki ciężki dla mnie i jak mówiłem, że to tak miało być, żeby czegoś więcej się nauczyć, czegoś więcej zrozumieć i po prostu przyjąć to na klatkę. A powiedz mi, jak to jest być zawodnikiem i uprawiać taki ekstremalny sport? Jak teraz już jesteś tatą, jest rodzina i czy tutaj się zmienia perspektywa bycia sportowcem sportu ekstremalnego? Powiem tak, że ja zawsze byłem za rodziną i a teraz, no, tym bardziej mnie teraz ja mam syna i mam żonę i tym bardziej z tego się cieszę, bo przy takich czy dobrych, czy złych meczach przyjeżdżam do domu i wyłączyć się też i spędzam czas z rodziną. Na pewno myślę gdzieś daleko w głowie są, źle śpisz, czy tam coś. Najważniejsze, że ja jeżdżę i się cieszę i nawet takie chwile, które mogę stanąć na wyższy podium ze swojej drużyny z Leszna. Wygraliśmy Mistrzostwo Polskie, czy nawet drużynowe Mistrzostwo Świata. Wywalczyliśmy 3. medal takim młodym, fajnym teamem, który nawet chłopaki, niektórzy nabrali jakieś doświadczenie, także jest czego się cieszyć, pomyśleć, żeby jeszcze było lepiej. Jesteś fajnym tatą? To nie jest takie łatwe zadanie, żeby wychowywać dziecko, tak? Nie miałem może powiedzieć dzieciństwo, tak? Bo ja od początku już tam te jakieś gry, motory, żużle już. A on idzie w tym kierunku, czy raczej kobiecie piłkę gdzieś w ogródku? Bardziej z nim. Staram się grać tą piłkę, żeby miał taki sport, żeby on się z tego cieszył, tak? Niech on będzie może piłkarzem i będzie dobrym piłkarzem, żeby pracował nad sobą. Najważniejsze, był dobrym człowiekiem, który może dać jakiś efekt dla innych. To nie jest łatwe, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Skoro lubisz planować, to sportowo co planujesz? Cały czas pracuję nad tym, że najważniejsze, że mam chęć
poprawić swój sportowy wynik, żeby był on bardziej stabilny, tak? Gdzie jest Sky, jest The Limit, to miejsce Mistrzostwa Świata? Że, no, na pewno jest mój cel, jest Mistrzostwo Świata zostać i po to ja tam wróciłem, żeby zostać Mistrzostwem Świata. Po tym roku no, na pewno ja dużo punktów zrobiłem właśnie przez te problemy, ale niestety takie żużle i to przyjąłem to na klatę i po prostu zaakceptowałem ten sezon, ale widać, że nawet po mojej punktacji w Grand Prix potrzebna jest stabilizacja, tak, tego wyniku. Jestem blisko tej czołówki, ale jak masz stabilizację w życiu, po prostu dobry wynik. Sajfudinow myśli już tylko o ostatniej rundzie Grand Prix. Najlepszy junior w Polsce, Max Drabik, może już odpoczywać i kurować obolałe po sezonie kości. Srebrny medal mistrzostw Polski z petardem Spartą Wrocław smakował szczególnie, a zabawa była przednia. Ja przez ten sezon świetnie się bawiłem, naprawdę prześwietnie, razem z chłopakami, z moim teamem, więc wielki uśmiech na twarzach u nas się pojawił, jak tylko zapytaliśmy na każdy stadion tutaj w Polsce czy na świecie, więc wracałem po dość ciężkiej kontuzji. Całym celem na ten sezon to było jechać cały i bezpiecznie aż z ostatniego meczu czy zawodu, więc to się do końca nie udało, ale cieszę się, że skończyłem rzeczywiście już ten sezon prawie, może nie w pełni, cało i zdrowo, więc chciałbym tutaj od razu z miejsca podziękować kibicom, bo wspierali mnie od samego początku do samego końca, czyli do ostatnich zawodów w sezonie, więc to doceniam jak najbardziej, bo wspierali mnie. Miałem tą kilkutygodniową kontuzję, więc bardzo na serduszku było mi ciepło, jak tylko zacząłem te wiadomości, SMS-y różnych ludzi, czy to na Facebooku, czy to w wiadomościach, więc świetne uczucie, że mam wsparcie kibiców, tym bardziej miałem osobę, która wspiera mnie zawsze w każdej sytuacji w postaci mojego taty, więc on sam jeszcze wiąże się żużel, więc doskonale rozumie mnie w pewnych sytuacjach i to jest ważne, to się liczy i wiem, że serce dla mnie oddał i bardzo to doceniam, więc chciałbym też podziękować mojemu teamowi, który wykonał świetną pracę. Rozumiemy się, łącznie razem z chłopakami i zawsze każdy wiesz, czy to Szwecji, czy na mecz w Polsce jest zabawny i pełen śmiechu, a wydaje mi się, że to chodzi. Max, powiedz, jakie indywidualne nagrody są ważne, to taki trochę dodatkowy koń mechaniczny gdzieś tam w głębi ciebie. Świetnie to ująłeś, to dokładnie, to jest taki kopniak tyłek dla mnie i motywacja na kolejny sezon, na który już czekam z cierpliwością, ale teraz jednak skupiam się na jakichś małych wakacjach. Też ta kontuzja nie jest wyleczona w pełni, już nie była na mecz Ligi Polskiej i Pardubice, więc stwierdziliśmy, że z teamem, jak i z Maderem, z doktorami i z moim fizjoterapeutą, świetnie będzie po prostu pojechać te zawody i zakończyć na tym sezon. To się udało, więc naprawdę to zwycięstwo smakowało prześwietnie, a szkoda troszeczkę tej Ligi Polskiej finału na olimpijskim, bo kibice nam zrobili już świetną atmosferę, a jednak widaliśmy to srebro z takim smutnym uśmieszkiem, choć tak i tak smakowało super i świetnie się bawiliśmy z chłopakami cały sezon w swoim gronie, super się rozumieliśmy, pracowaliśmy na to całą zimę i cały sezon, więc nic, to było po prostu takie uwieczenie sezonu i taka wisienka na torcie. Wiesz co, wydaje mi się, że macie tak fajny skład i tak fajni ludzie się zebrali, taki trochę jest rock'n'roll w tym wszystkim, jest luz. Mam wrażenie, że to jest takie fajne oblicze żużla, które wpływa też na to, jak ludzie postrzegają żużel, że nawet jeżeli było srebro, to u was nie było gwizdów. Kibice to rozumieją, że we Wrocławiu powstało coś, co jest unikalne jakby na skalę całej Polski żużlu, na mapie żużlu. Świetnie, tego może nie brakuje, a w niektórych sytuacjach i w niektórych gdzieś tam miejscach tej kultury rzeczywiście brakuje, a powinniśmy się szanować. Jeśli chodzi o całokształt, czy to kibice, czy zawodnicy na torze, tym bardziej, że wykonujemy dość bezpieczny sport, praca, jakieś wyzwiska kibiców, czy różne transparenty. Myślę, że nie są potrzebne, przecież powinniśmy się szanować, kibice powinni trzymać kciuki mocno za swoją drużynę, kibicować swoim ulubieńcom, więc mam nadzieję, że to będzie progresowało tylko w dobrym kierunku i w dobrą stronę i będziemy witać się na stadionach, różnych stadionach w Polsce czy na świecie z ogromnym uśmiechem i high-five'em na powitanie, więc myślę, że powinniśmy do tego zmierzać i wykreować ten żużel właśnie w ten sposób, a nie inny. Max, jakie są twoje marzenia? Co byłoby takie maksimum w twoim życiu? Czy to byłoby Grand Prix? Nawet nie myśleliśmy. Oczywiście marzę o tego typu zawodach, choć będziemy się martwić, tym bardziej jak będzie bliżej sezonu. Na tę chwilę nie mam żadnych celów, bo wydaje mi się, że jest to zupełnie bez sensu, niepotrzebnie tworzyć wokół siebie tą całą otoczkę i jakieś różne wymagania w stosunku do siebie. Powinienem się na tę chwilę bawić jazdą i robię to, więc robię to, co uwielbiam. To podejście jest najbardziej odpowiednie do tematu.
prostu zawsze mój tata i tłumaczy do dzisiaj, więc przy tym zostaniemy, bo jakoś to normalnie świetnie funkcjonuje. I to wszystko na dzisiaj w audycji sportowej Polskim Radio 24. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. W każdą niedzielę po południu prowadzę program jeden na jednego. Rozmawiam z politykami, ministrami, specjalistami z różnych dziedzin życia publicznego i społecznego. Tematyka spotkań wiąże się zwykle ze specjalnością moich gości, a jednocześnie dotyczy ważnych, aktualnych wydarzeń interesujących dla ogromnej większości Polaków. Jeden na jednego, niedziela, godzina 16:30. Zapraszam, Jerzy Jachowicz. Witam Państwa w programie Historia na Dziś. Moimi gośćmi są historycy, publicyści, znawcy dziejów najnowszych. Wraz z nimi odsłaniam kulisy wydarzeń historycznych. Zagadki, afery, skandale, wydarzenia, które rzutują na dzisiejszy dzień i pozwalają lepiej zrozumieć współczesną Polskę i świat. Bo jak mają wybitny polski pisarz Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa. Zapraszam w każdy poniedziałek o godzinie 20:35. Tadeusz Burzański. Autopromocja. Do Polskie Radio 24 zbliża się czwarta. Osoba, która z nami się skontaktowała. Bardzo, bardzo proszę, Radio Maria. Ja chciałam powiedzieć... Szczęść Boże, witamy Panią bardzo serdecznie. Z kim rozmawiamy? Z Melania. Czas na najważniejsze informacje. Przed mikrofonem Robert Kawka. Wrzesień kolejnym miesiącem spadku bezrobocia. Jak wynika z danych KUS, w ubiegłym miesiącu bez pracy było w Polsce 6,8%.